Jeżeli chcesz kupić coinsy do FIFA 15, FIFA 14 za SMS, przelew oraz Paysafe Card, to zapraszam do fifa14gold.pl. Wszystkie linki w opisie. Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Patryk. Witajcie ludziska w kolejnym odcinku Odlotowego Duetu. Bardzo się cieszę, że podobają wam się te materiały, że łapkujecie je. Pod ostatnim materiałem ponad 50 łapek w górę jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące, jednak myślę, że stać was na coś więcej i granica 70 łapek to jest takie minimum. Jeżeli słyszycie takie echo, to wybaczcie, ale po prostu mam pokój świeżo po malowaniu, nie mam założonych firanek, które na pewno wytłumiają całe echo. No i tutaj Mario Götze fajną bramkę strzela i w sumie, jeżeli macie jakieś fajne strojek, bo poszukuję fajnych stroi i niestety nie mogę znaleźć prócz tych tutaj CD Lugo, to możecie śmiało pisać w komentarzach, jakie stroje mógłbym kupić do następnych materiałów, żebyście chcieli na przykład je zobaczyć. No i tutaj Robert Lewandowski otrzymuje bardzo dobrą piłkę w 28 minucie, no ale niestety tego nie wykorzystuje. Tutaj zejście do środka, po raz kolejny zejście, Robert Lewandowski, oddanie strzału i tak jak Isco w ostatnim spotkaniu także bardzo ładnie podkręcił piłkę. To było chyba w lidze hiszpańskiej, tak mi się coś zdaje, kiedy Isco naprawdę tak finezyjnie oddał bardzo dobre uderzenie. Robert Lewandowski, ta lewa noga, no czasem po prostu zapominam nacisnąć L2, gdzie w FIFA 15 po prostu jest wymagane, żeby był ten strzał znacznie precyzyjny. No i tutaj mój przeciwnik także miał pewne pojęcie już o FIFA 15, wiedział jak grać, bo próbował mniej więcej lobować albo coś w deseń. No i tutaj mogłem strzelić bramkę Mario Götze, jednak się nie udaje. Moi bracia mi ciągle powtarzają: Patryk, nie baw się tak w ogóle, strzelaj tak więcej goli, byś strzelił na pewno więcej goli, gdybyś się tak nie bawił, ale ja po prostu lubię się bawić, ja przede wszystkim przy tym, kiedy wygrywam już z przeciwnikiem 0 do 2. I tutaj Robert Lewandowski, postanowiłem, że tym zawodnikiem uderzę, bo w sumie to już jest wynik, który na pewno mnie urządza, bo mój przeciwnik nie był jakiś tam mega wymagający, jego skład nie mógł przeciwstawić się właśnie Robertowi Lewandowskiemu czy Mario Götze. No i tutaj Robert Lewandowski strzela bramkę na 0 do 3 w 73 minucie, bardzo dobrze. No i po raz kolejny Mario Götze dobrze podaje do wysuwającego się Roberta Lewandowskiego, a ten niczym Pershing doskonale wchodzi w pole karne, mija bramkarza na 0 do 4, 70 chyba któraś minuta, Robert Lewandowski podwyższa prowadzenie na 0 do 4. Tutaj przeciwnik także próbował atakować. Zobaczcie, praktycznie taka sama sytuacja jak chyba w pierwszej połowie, gdzie Angelem chciał przelobować mojego bramkarza, ale to mu się nie udaje. Tutaj Haraguchi podaje do Roberta Lewandowskiego, a ten z główki naprawdę huknął jak z armaty. To było bardzo dobre uderzenie pod poprzeczkę. Robert Lewandowski 5 do 0. 90 minuta, przeciwnik nadal atakował, no ale jak możecie zobaczyć, nie udawało mu się, ponieważ mój bramkarz stał niczym ściana. No i tutaj Mario Götze 9,6, Robert Lewandowski 9,5. Jednak to Polak strzela 4 bramki, a według zasad wygrana za mecz jest jedna czwarta i jedna karta, i za hat-trick są 2 karty. No i poszukujemy prawego obrońcy. W sumie, jak możecie zobaczyć, było bardzo mało tych srebrnych niebłyszczących i postanowiłem, że to będzie Chandler, zawodnik Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jak będzie się w ogóle spisywał. 80 tempa, 69 dribblingu, 71 obrony i 77 physical. Czyli naprawdę wydaje się bardzo solidny zawodnik, 73 overall, i na prawej obronie na pewno nie stracimy na pace. No i tutaj bramkarz będzie to Langerak z Borussii Dortmund. Jest to Australijczyk, 71 overall. Jakoś tak wizualnie mi się spodobała jego karta. Tak połączenie tego srebrnego żółtym strasznie pasuje. No i dziękujemy już temu bramkarzowi Werderu Brema, Austriakowi, za bronienie w moim zespole. W sumie straciliśmy dzięki niemu mało bramek, bardzo fajnie bronił. No i tutaj Malanda, jest to pierwsze wzmocnienie srebrne błyszczące. Bardzo się cieszę i zobaczcie, 85 albo 83 fizyczności. Nie mogę zobaczyć, bo tam czasem program zamazuje i tak te drobniejsze literki to tak po prostu nie mogę zobaczyć. Jest to Francuz z Wolfsburga, a więc to jest chyba, wydaje mi się, jest to bardzo solidny defensor, 73 overall. No i mamy kolejnego przeciwnika, zobaczcie, Pjanic in form, Pogba in form, Carlo Tevez in form i Barbo, który jest bardzo szybki, no ale tutaj przeciwnik atakuje od razu. Abate srebrny błyszczący wchodzi w pole karne, oczywiście ten pace, no i niestety nie strzela bramki. Po raz kolejny miał okazję, ale bramkarz okazał się znacznie sprytniejszy niż Ibarbo, no i nie udaje mu się strzelić gola. Tutaj była sytuacja, po której no już po prostu musiała paść bramka, kiedy inform Pogba strzela gola na 1-0. Ale mamy 42 minutę, kiedy Robert Lewandowski otrzymuje bardzo dobre podanie chyba od Malandy albo od innego bardzo fajnego zawodnika, no i strzelamy bramkę na 1-1. Wydaje się, że to była bardzo dobra sytuacja, po której Robert Lewandowski po prostu musiał wykończyć tą sytuację. No i Mario Götze tutaj, zobaczcie, po raz kolejny
szalenie się bawiłem, zamiast strzelać chyba Robertem Lewandowskim, jakoś finezyjnie podbijać tę piłkę. Ja postanowiłem, że potem do Getsy, no i sytuacja się zakończyła się fiaskiem. Mamy 79 minutę, kiedy Pjanić oddaje strzał, ale piłka przechodzi daleko od bramki. No i mamy 90 minutę, doliczony czas gry, kiedy Pogba... Sorry, to jeszcze nie. Mamy rzut rożny i tam przeciwnik atakował. Tutaj kolejna sytuacja w 99 minucie, no i postanowiłem Mario Götze oddać strzał z 23 metrów. Zobaczymy, czy uda się to zawodnikowi Bayernu Monachium. No jednak niestety nie bramkarz, albo jeden z obrońców wybija piłkę. No i tutaj Langrak naprawdę pokazał bardzo dobrą paradę. No i mamy rzut rożny, kiedy Pogba przyjmuje, inform Pogba przyjmuje piłkę, no i strzela bramkę na 2-1 w 110 minucie. Mamy 112 minutę, tutaj Langrak zderza się z Tevezem, no i Barbo dobija, praktycznie to był śmiertelny cios, na 3-1. Przegrywamy to spotkanie 3-1. Wydaje mi się, że nie miałem szans z takim przeciwnikiem. 7,6. Zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze, jakie stroje mógłbym kupić. Tak więc dzięki, trzymajcie się, do następnego. Serwusik!